MWI Modbus D. Moduł ten służy do integracji liczników energii z interfejsem Modbus, który produkuje FNTF, z systemem FOX. Pozwala rozszerzyć funkcjonalności tych klasycznych liczników. Dzięki niemu licznik z Modbusem możemy wzbogacić o rejestrację i wizualizację zużycia energii oraz innych parametrów sieci elektrycznej. W ten sposób możemy prowadzić rejestrację wartości średnich, minimalnych i maksymalnych. Rejestracja danych odbywa się w chmurze, więc trzeba zapewnić stały dostęp do internetu. Do każdego urządzenia FOX Modbus należy podłączyć jeden licznik energii. Moduł ten współpracuje z licznikami energii produkcji FNTF. Dzięki takiemu połączeniu zyskujemy wysoką dokładność pomiaru, którą gwarantują certyfikowane liczniki zgodne z dyrektywą MIT. Podłączenie modułu. Do modułu FOX Modbus od góry zacisk 1 i 3 podłączamy zasilanie 230 V prądu zmiennego. Od dołu zacisk 10 i 12 podłączamy przewody komunikacyjne. Ważne jest, aby dobrze je podłączyć. Wyjścia komunikacyjne AB integratora FOX Modbus łączymy z wyjściami komunikacyjnymi AB licznika energii. Diody sygnalizacyjne. Zielona, status, poprawne zasilanie. Czerwona, error, błąd. Żółta, data, prawidłowy odczyt danych. Pulsująca żółta dioda LED wskazuje na poprawne podłączenie urządzeń i wymianę danych. Nasz moduł podłączamy do certyfikowanego licznika jednofazowego LE01MQ. Jest to licznik wyposażony w interfejs Modbus. Nie posiada jednak zdalnego dostępu z aplikacji i nie rejestruje danych tak, aby można je było przeglądać. Nie ma danych historycznych, pokazuje informacje bieżące. Za pomocą FOX Modbus rozszerzamy jego możliwości o rejestrację i wizualizację monitorowanych danych, energię czynną, bierną, moc i napięcie. Konfiguracja modułu. Otwieramy aplikację. Przechodzimy do wyszukania modułu. Klikamy w trzy belki. Urządzenia, znak plusa. Pojawiają się urządzenia do dodania. Wybieramy moduł Modbus. Klikamy w połącz, a następnie dodaj. Pojawia się okienko konfiguracyjne. Możemy modułowi nadać swoją własną nazwę. Wybieramy wcześniej ustawione hasła. Wprowadzamy je w menadżerze haseł. Wybieramy sieć Wi-Fi, z którą będzie połączony integrator. Wybieramy wcześniej założone konto w chmurze. Zakładamy je w menadżerze kont. Jest to potrzebne, aby mieć zdalny dostęp do danych z urządzenia oraz by móc rejestrować i później przeglądać parametry elektryczne. Moduł został skonfigurowany i dodany do aplikacji FOX. Dodanie modułu do folderu. Przechodzimy do folderu, w którym będziemy mieli nasz moduł. Klikając w Organizuj, możemy dodać nowe foldery. Wybieramy trzy kropki, następnie Zarządzaj urządzeniami oraz Dodaj urządzenia i zaznaczamy nasz integrator. Potwierdzamy wybór klikając OK. Dodaną ikonę możemy powiększyć. Będą w niej prezentowane pobrane dane. Ustawienia Modbus w integratorze. Teraz musimy ustawić parametry odczytu dla podłączonego licznika. Klikamy w ikonę modułu. Trzy kropki. Wybieramy opcję ustawienia. Zaczynamy od zaznaczenia opcji telemetria
aby potwierdzić, że chcemy zbierać dane w chmurze. Modbus ustawienia ręczne. Poniżej wybieramy opcję ustawienia Modbus. Klikamy w zmień. Z pierwszego pola, wybrany licznik, wybieramy typ licznika, który posiadamy. Fox Modbus współpracuje z licznikami energii produkcji FNTF. Mój licznik to LE01MQ i taki wybieram. Jeżeli chcemy ustawić parametry według własnego uznania, dokonujemy odpowiednich wyborów w pozostałych polach. Jeśli coś źle ustawimy, nie uda nam się odczytać danych. Po wypełnieniu pól klikamy w zapisz, a następnie w zatwierdź. Pola nie zostały poprawnie wypełnione, brak odczytu danych, żółta dioda LED nie świeci. Dokładne parametry dla poszczególnych liczników znajdują się w instrukcji obsługi na stronie FNTF. FIF.com.pl. Ustawienia fabryczne. Możemy też skorzystać z ustawień fabrycznych. Wróćmy do zakładki ustawienia. Wybieramy opcję ustawienia Modbus. Klikamy w zmień. Aby skorzystać z danych fabrycznych, klikamy w przycisk domyślne. Podstawiają się parametry przygotowane przez producenta. Klikamy w zapisz, potem w zatwierdź. I sprawdzamy, czy nastąpi komunikacja. Po kilku sekundach mamy pierwsze pobrane dane z licznika. Pobrane dane zgadzają się. Prawidłowy odczyt danych z licznika energii sygnalizowany jest mruganiem żółtej kontrolki data. Odczyty danych są w cyklu 3-sekundowym. Brak sygnalizacji odczytu lub długie przerwy pomiędzy odczytami wskazują na brak lub problemy z komunikacją z licznikiem. Prezentacja danych. Pobrane dane możemy zobaczyć w okienku Pomiary. W folderze. Oraz klikając w telemetrię. Tutaj mamy dane historyczne w postaci wykresów. Za jego pośrednictwem możemy rejestrować dane pobierane z certyfikowalnych liczników energii zgodnych z dyrektywą MIT, uzyskać wysoką dokładność pomiaru gwarantowaną przez wykorzystanie certyfikowanych liczników energii, monitorować wszystkie istotne parametry sieci elektrycznej, monitorować bieżący pomiar poboru energii i mocy oraz wartości prądów i napięć, wykorzystać zarejestrowane pomiary do wykrywania przekroczeń poziomu napięć lub poboru mocy. Rejestrować wartości średnie, minimalne i maksymalne. Dostęp do historii pomiarów przez aplikację lub przeglądarkę internetową.